Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyły się wybory uzupełniające rektora Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą do 30 sierpnia 2020 roku. Zgłoszonych kandydatów mieliśmy trzech. W kolejności alfabetycznej był to doktor habilitowany inżynier Krystian Czernek, profesor Politechniki Opolskiej, doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenz, profesor Politechniki Opolskiej oraz profesor doktor habilitowany Krzysztof Malik. Podczas dzisiejszych wyborów mieliśmy dwie tury głosowania. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, natomiast w drugiej turze, do której przyszło dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, czyli pan doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenz, profesor Politechniki Opolskiej oraz doktor habilitowany inżynier Krystian Czernek, profesor Politechniki Opolskiej, ta tura przyniosła rozstrzygnięcie i został wybrany przez uczelnione kolegium elektorów Politechniki Opolskiej. Rektor Politechniki Opolskiej, pan doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenz, profesor Politechniki Opolskiej. Przede wszystkim chcę powiedzieć, podziękować elektorom, którzy wybrali mnie, bo to jest bardzo ważne. Podziękować społeczności akademickiej, która wspierała mnie bardzo silnie, bardzo mocno w tej decyzji i w pracy, która była przed i liczę na dalszą pomoc, ale nie tylko tego zespołu, natomiast liczę na dalszą pomoc całej Politechniki Opolskiej, bo dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie nie powinniśmy nigdy być. Niestety tak się wydarzyło, tak się losy potoczyły. Ja wierzę, że mamy na tyle odwagi, żeby podejmować trudne decyzje, zażegnać te rzeczy, te zwaśnienia, które powstały na bazie pewnych rozbieżności oceny rzeczywistości. I ja liczę, że jesteśmy na tyle świadomi, że będziemy w stanie to zmienić i poprawić. Dlatego to jest bardzo krótka kadencja, bardzo wymagająca ona będzie, bardzo intensywne 11 miesięcy pracy. Musimy wszyscy wziąć i zakasać rękawy i wziąć się do pracy, tak? I tu dzisiaj nie ma czasu na dyskusję, tylko twórczą, kreatywną pracę. I wierzę, że się to da zrobić. I na to stawiam. Stawiam na ludzi po prostu i wierzę w ludzi. I tu, że pan profesor Czernek 47, pan profesor Lorenz 50. No a zatem komisja stwierdza, że pan profesor Lorenz został wybrany na rektora Politechniki Opolskiej. Rektorem się wybaczył, jakim się jest, ja nie zapomnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.